Bieganie to najprostsza forma ruchu, w teorii nie wymagająca żadnego przygotowania. Skąd więc pomysł na akademię? Potrzebujemy pewnych podstaw po to, żeby biegać zdrowo, biegać wygodnie, żeby biegać zgodnie z naszymi naturalnymi ruchami. Więc w związku z tym, że od ostatnich lat bieganie stało się bardzo popularne i wiele osób biega, zaczęły pojawiać się też pytania, jak biegać, w związku z tym, że jestem trenerem, też u mnie w pracy osoby się zaczęły do mnie zgłaszać z pytaniami, jak biegać, co zrobić w przypadku jakiejś kontuzji. Zauważyłem, że jest duży potencjał do tego, żeby uczyć biegać, żeby doradzać. Akademia ma już pierwszych uczestników. Dlaczego zdecydowano się korzystać właśnie z oferty Redeco? Biegałam już latem, ale za każdym razem jak biegałam, to coś mi zatrzymywało, to znaczy traciłam jakąś motywację i pomyślałam sobie, że może jeżeli uzyskam odpowiedniego trenera, to wtedy będę potrafiła pociągnąć to jakoś i on mi wskaże, w jaki sposób mam biegać i co mam robić, żeby tą motywację podtrzymać. Formuła zajęć łączy zarówno część wykładową, jak i oczywiście praktykę. Nasze zajęcia rozpoczynamy 10-15-minutową teorią. O wszystkim rozmawiamy, o wszystkim, co dotyczy biegania, o początkach biegania, o tym, jak się odżywiać. Na przykład za tydzień będziemy uczyć właśnie techniki biegania, będziemy pokazywać filmiki, będziemy pokazywać, jak biegają najlepsi biegacze. Później mamy tą część praktyczną. To połączenie jak na razie doskonale się sprawdza. Kursanci chwalą sobie zajęcia w Redeco. Bardzo pozytywnie. Obalił kilka mitów, w które wierzyłam, jak na przykład rozgrzewanie się przed bieganiem, które podobno jest zabronione, a o tym zupełnie nie wiedziałam. I na razie jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Miesięczny koszt zajęć w Redeco to 119 zł. W cenie znajduje się 5 godzin odnowy biologicznej w strefie basenowej. W tym abonamencie mamy 2 treningi w tygodniu i dodatkowo mamy możliwość wykorzystania 5 wejściówek na odnowę biologiczną w centrum Redeco, czy to na jacuzzi, czy na saunę, czy na basen. Szczególnie polecamy w okresie tym zimowym saunę jako bardzo fajny dodatek do treningów, która też uodparnia organizm. Dlatego jakby, jeżeli biegacz sobie podejdzie do tego ekonomicznie i zacznie obliczać, ile kosztują same wejściówki tutaj do Redeco, to okaże się, że treningi są za darmo. Zajęcia w ramach Akademii Biegania Redeco odbywają się w środę o 18:30 i w sobotę o 10:00. Prowadzi Łukasz Bub, trener lekkiej atletyki, instruktor odnowy biologicznej, absolwent AWF Wrocław oraz medalista Mistrzostw Polski w biegach średnich. Zapisy trwają, są przyjmowane w Centrum Squash Redeco przy Strzegomskiej oraz na stronie redeco.pl. Miesiąc do miesiąca próby, a później starty, tak od początku do końca roku. Kierowcy jednak nie narzekali, a wręcz bawili się doskonale na torach Redeco i niskie łąki. Frekwencja podczas ostatnich zawodów w tym sezonie była zresztą jak zwykle spora. Kilka niewiadomych pozostało do rozstrzygnięcia. Zawodnicy nie zawiedli, prezentując kapitalne możliwości swoich pojazdów i doskonałe panowanie nad pojazdami. We wrocławskiej lidze Time Attack w klasie mini wygrał Szymon Wierzyk. W kolejnych grupach zależnych od pojemności w 12 rundzie zwyciężali Gregor, Michał Urbanek, Krzysztof Fułek, Przemysław Szczytyński i Tomek Śliwa. We wrocławskiej lidze rajdowej natomiast tym razem najlepsze czasy osiągali Szymon Wierzyk, Gregor, Michał Urban, Mirosław Gądek, Wirnik i Tomek Śliwa. Była to ostatnia próba tej edycji, stąd wszystkich najbardziej interesowało podliczenie punktów w poszczególnych ligach. Nie za każdym razem zawodnicy mogli startować, ci najbardziej wytrwali byli dodatkowo nagradzani możliwością popełnienia ewentualnych błędów i szansę na ich naprawienie. Najszybszymi kierowcami sezonu w poszczególnych klasach okazali się Szymon Wierzyk, Piotr Krzysztofik, Mirosław Gądek, Paweł Koprowski, Wirnik i Damian Kaczorowski. Nie tylko oni mieli jednak powody do radości. Pośród tych, którzy jeździli szybko, ale bez błędów, wybrano najlepszych w sezonie we wrocławskiej lidze rajdowej. Poszczególne grupy wygrywali panowie Krzysztof Trybus, Piotr Krzysztofik, Mirosław Gądek, Bartosz Koprowski, RS for Life i Damian Kaczorowski. Gratulujemy! Pierwsze minuty rozczarowały kibiców Gimbasketu, przyzwyczajonych do dobrej gry młodych koszykarzy w początkowych fazach meczów. Zazwyczaj podopieczni Roberta Kościuka toczą wyrównany bój z przeciwnikami w pierwszej kwarcie, a braki fizyczne nadrabiają walecznością, braki doświadczenia, natomiast
młodzieńczą fantazją. Tym razem już od początku zdecydowanie dominowali goście z Częstochowy. W nim basket grał słabo w defensywie, niezbyt dobrze funkcjonował również atak. Dość powiedzieć, że gospodarze często mylili się nawet przy rzutach wolnych. W efekcie pierwszą część meczu przegrali 8-22 i pewnym było, że trudno będzie im wrócić do rywalizacji, ale próbowali. Druga kwarta to dużo lepsza gra wrocławian i zwycięstwo AZS-u w tej części meczu tylko różnicą 4 oczek, 19-15. Na tablicy wyników widniał wynik 41-23 dla AZS Politechniki. Wiadomo było, że tak wielkiej przewagi goście na pewno nie roztrwonią. Ostatnie dwie kwarty spotkania również padły łupem Częstochowian. W trzeciej kwarcie wygrali 14-8, w czwartej 17-7, co przyniosło im pewne ostateczne zwycięstwo 69-38. Koszykarze Gimbasketu przez parę minut, szczególnie trzeciej kwarty, potrafili grać wyrównany basket z AZS-em, to jednak w sobotnim meczu było zdecydowanie za mało. Liderem wrocławian był Igor Tkacz, który zdobył 14 punktów. Dla częstochowian najlepiej punktował Tomasz Nogalski, który zdobył o jedno oczko więcej. 8 punktów wywalczył Marcin Bluma, który jeszcze 3 sezony temu reprezentował Śląsk Wrocław w drugiej lidze. Przed samym meczem pewne było, że tylko zwycięstwo daje Fideszowi mistrzostwo ligi. W przypadku remisu lub porażki team musiałby liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach ligowych. To chyba podziałało deprymująco na zawodników drużyny, bo niespodziewanie to właśnie Fidasz pierwszy stracił gola. Celnym strzałem dla Albatrosa popisał się Jakub Bucior. Zanim Fidasz ochłonął, tracił już 3 bramki do mistrzostwa. Na 2-0 dla Albatrosa podwyższył bowiem Kamil Kłos. Wtedy zrozumieliśmy, że musimy co najmniej wyrównać do gwizdka kończącego pierwszą połowę, bo tylko to dawało nam szansę powalczenia w drugiej po meczu, przyznawali piłkarze Fidasza. Ta sztuka im się udała. Zawodnikiem, który przyniósł nadzieję, był Kamil Kłos. Najpierw strzelił kontaktowego gola, potem doprowadził do wyrównania. W drugiej części meczu Fidasz opanował nerwy i zaczął nieznacznie dominować. To przyniosło rezultat i upragnionego gola na 3-2 strzelił Marcin Michalkiewicz. FC Albatros nie poddał się i starał się wrócić do meczu, ale został boleśnie skarcony. Czwartą bramkę dla Fidasza zdobył podobnie Michalkiewicz i ustalił wynik spotkania. Po ostatnim gwizdku w strugach szampana piłkarze Fidasza świętowali zwycięstwo w lidze. Czwarty sezon walczymy o najwyższe cele. Kiedyś baraża na wiosnę było podium, teraz chcieliśmy wskoczyć wyżej. Udało się, nie kryli radości zwycięzcy ligi Spartan Cup. W tym tygodniu poznamy wszystkie inne ważne rozstrzygnięcia ligowe. Szczególnie ciekawie może być w Pucharze Ligi. W piątek odbędą się ćwierćfinały, a w sobotę 2 półfinały i zaraz po nich mecz finałowy. Start zmagań w sobotę o godzinie 11:00. Wszystko oczywiście na boisku przy ulicy Krajewskiego we Wrocławiu.